Tak jak obiecałam, po nowym roku znów znajdujemy się w Parkowie. Tym razem skorzystamy z zaproszenia pani Róży, która pokaże nam, jak przygotować polewkę młyńską, a następnie pyry z gzikiem. Teraz przejdźmy do domu pani Róży. Cześć Alu! Dziękujemy, że wybrałaś naszą stronę z książki, a teraz pokażemy wam, jak przygotować pyszną polewkę. Róża Pachowska, Agnieszka Mikołajczak. Zerknijmy, jak przygotowuje się polewkę. Głównym składnikiem do ugotowania polewki jest maślanka, śmietana. Potrzebujemy również soli, mąki, masła oraz wody. Żeby ugotować polewkę, następnie wstawiamy garnek, wlewamy wodę. Aż do zagotowania. Potem wlewamy maślankę rozrobioną z dwoma łyżkami mąki. Następnie solimy. Ja zrobię wersję uboższą polewki. Do mojej polewki będzie potrzebna woda, maślanka, sól i mąka. Nasze polewki już są gotowe i wysyłamy je w dalszą podróż. A teraz zabieramy polewkę w podróż do kuchni pani Ewy, gdzie zobaczymy, jak przygotować pyry z gzikiem według przepisu pani Mirki. Witam cię i zapraszam cię na gotowanie pyrów. Pani Mirka pokaże nam, jak przygotować tradycyjne pyry z gzikiem, a pani Ewa wymyśliła, co zrobić z ziemniakami z wczorajszego obiadu. No, do smacznego! Zamień.
To już koniec podróży po tym uroczym miejscu naszej gminy, jakim jest Parkowo. Mam nadzieję, że przepis przygotowany przez zarówno panią Mirkę i panią Różę będzie państwu smakował. Bardzo dziękuję paniom ze Stowarzyszenia Parkowianka za tak pyszną lekcję gotowania.